Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia powstało w 1991 roku z inicjatywy ówczesnego kapelana Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, księdza Tadeusza Pajurka. Na początku celem stowarzyszenia było pozyskiwanie środków na budowę kaplicy szpitalnej wraz z ośrodkiem rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż wtedy te osoby miały wiele niezaspokojonych potrzeb. Niezbędne było stworzenie miejsca na modlitwę, terapię i rehabilitację, jak też na spotkania i rozmowy przy kawie. Z pomocy tego ośrodka miały korzystać osoby, które po zakończonej hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym podjęłyby terapię oraz różnorodne formy rehabilitacji. Do realizacji tego celu konieczne były środki finansowe. Wsparło wtedy tę inicjatywę wiele instytucji, także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który finansowo wspiera stowarzyszenie do dziś. Dostrzegłem potrzebę, żeby zorganizować coś dla tych, którzy wychodzą ze szpitala i co dalej, albo korzystają z pomocy ambulatoryjnej. Przychodnia, dom, nie było tak zwanych tych ośrodków pośrednich. Dlatego powstało Stowarzyszenie Misericordia, aby pomóc tym wszystkim, którzy po wyjściu ze szpitala albo jeszcze przed udaniem się ze szpitala chcieliby mieć ośrodek wsparcia. Te osoby zaczęły jakby na nowo żyć, bo trzeba wstać, trzeba się ubrać, trzeba przyjść na godzinę, wspólne śniadanie, potem praca w pracowniach, czasami wyjścia, wyjazdy, pielgrzymki, obozy. To wszystko sprawiło, że Misericordia dla tych osób stała się drugim domem. I my zaczęliśmy się uczyć, jak żyć z tymi osobami. Okazało się, że te osoby mają bardzo duże, głębokie wnętrze, że potrafią nas obdarować czymś, czego my nie dostrzegaliśmy. W pięknej poezji, w wspaniałych obrazach, gdzieś jest coś w sercach tych osób, które widzą dalej, głębiej. My tego czasami nie widzimy. Dobrze, że pan przyszedł na czas. Stroje. Wie pan, czym pan gra, tak? Proszę, suknię zakładamy. Uczęszczam do pracowni teatralnej. Tutaj gramy sztuki. Bez Misericordii to ja bym się zanudził w domu, bo nie miałbym co ze sobą zrobić, prawda? Chodzę tutaj do Misericordii już 7 lat. Poznaję nowych ludzi, zawieram nowe przyjaźnie. To jest dla mnie drugi dom. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki stron. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia od ponad 26 lat pomaga osobom niepełnosprawnym, głównie zaburzeniami psychicznymi, poprzez rehabilitację zawodową, społeczną w ośrodkach, które prowadzimy. Od prawie 10 lat 35 osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Mamy tą możliwość zatrudniania osób dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki dotacjom otrzymanym na funkcjonowanie, na utworzenie ZAZ-u możemy funkcjonować, możemy zatrudniać, możemy dawać pewien pomysł na całe życie. Dlatego, że oprócz zatrudnienia bardzo wiele osób, obecnie 35 osób, na stałe mieszka z nami w 3 różnych lokalizacjach na terenie miasta Lublin. I poprzez właśnie pracę, możliwość zamieszkania nadajemy jakby gotowy pomysł na życie. Dzięki środkom również otrzymywanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możemy przygotowywać osoby do zatrudnienia poprzez warsztat terapii zajęciowej. Ten ośrodek funkcjonuje od ponad 11 lat i tam obecnie również przebywa 35 osób niepełnosprawnych. Na co dzień z naszej pomocy korzysta 130 osób niepełnosprawnych w różnych ośrodkach na terenie miasta Lublin. Stowarzyszenie posiada obecnie 8 budynków, w których świadczymy codzienną pracę dla osób niepełnosprawnych. W tych ośrodkach prowadzimy rehabilitację społeczną, przygotowujemy do zatrudnienia bądź zatrudniamy na podstawie umów o pracę. Ja choruję na chorobę psychiki, prawda? Zachorowałem na schizofrenię już
w roku 2000 i od 17, no już 18 lat się leczę. Można żyć, ale słyszę często, prawda, jakieś głosy mnie dochodzą, myśli z zewnątrz, z którymi sam sobie na pewno no nie radzę, nie radzę. Potrzebuję pomocy psychiatry, właśnie terapeutów, też opieki właśnie w ZAZ-ach tutaj potrzebuję, gdzie pracuję od niedawna. I choroba ta jest taka ciężka, ciężka, bo po prostu jest trudność często właśnie porozumiewania się nawet, nie z ludźmi zdrowymi i w zdrowym spojrzeniu na świat, bo to tak się widzi często jak przez lustro, przez jakieś szkło wszystko, prawda, i ta choroba bardzo zaburza. Tutaj osoby normalnie same funkcjonują w ZAZ-ach, w mieszkaniach chronionych mieszkają, prawda, i ja zostałem zakwalifikowany właśnie do takich osób, które tak mogą żyć i za co jestem wdzięczny właśnie. W ZAZ-ie jestem kelnerem. Od 3 miesięcy pracuję już na umowę o pracę. Na pół etatu. W hostelu mieszkam dla osób właśnie chorych ze schizofrenią. Warunki mamy dobre. Pomimo właśnie choroby, jako sobie radzimy, jako sobie współgramy ze sobą. Organizujemy różne imprezy, też czasami sobie jak okolicznościowe jakieś tam zdarzają. Normalnie żyję, tak. I się cieszę. Zajmujemy się głównie osobami z niepełnosprawnością psychiczną, zaburzeniami psychicznymi, głównie ze schizofrenią. Osoby po wyjściu ze szpitala neuropsychiatrycznego trafiają do naszego środowiskowego domu samopomocy. Jest to taki pierwszy etap w rehabilitacji głównie społecznej. Wyjście z domu, przyjazd do naszego ośrodka jest już traktowany jako ogromny sukces dla tej osoby. Po jakimś czasie, po roku, po dwóch, osoby to zaczynają myśleć o, a może by podjęłyby zatrudnienie. W związku z tym kierujemy te osoby do warsztatu terapii zajęciowej, gdzie w specjalistycznych pracowniach terapeutycznych przygotowujemy te osoby do zatrudnienia. No, znowu po jakimś czasie osoby myślą o samym zatrudnieniu. Stąd zakład aktywności zawodowej i możliwość pracy na podstawie umowy o pracę. Często jest tak, że jest niezrozumienie wśród najbliższych członków rodziny, środowisku, poprzez to, że jest złe nastawienie jeszcze w bardzo wielu miejscach do osób z zaburzeniami psychicznymi, stąd możliwość zamieszkania u nas. W 3 różnych lokalizacjach w Lublinie te osoby zamieszkują na stałe. W jednej lokalizacji mamy również możliwość opieki. Na stałe mieszka opiekun z osobami niepełnosprawnymi, który na co dzień rozwiązuje bieżące problemy tych osób. Od 2011 roku byłem osobą bezdomną na Śląsku. I przez też 7 lat nie mogłem znaleźć sobie miejsca i wróciłem tu do Lublina. Znalazłem się w Niskordii. Mam mieszkanie, jestem bardzo zadowolony, że znalazłem pracę jako pomoc kuchenna, że poznałem tu ludzi, znajomych, kolegów, koleżanek. Cuda się zdarzają. To, że rodzina mnie zostawiła, nie utrzymuje kontaktu, to no tak bywa. Ale ja się tym przestałem przyjmować, no bo człowiek jest dorosły i trzeba na nowo żyć. Nie ma się co poddawać i będę starał się pracować i żeby normalnie funkcjonować. Jestem już tutaj ponad 3 lata. To jest przygotowana już na jutro. Do już śniadania. Tak to pirogi robimy, ruskie jak owocowe. Zadowolona, że mogę pracować, że nie siedzę w domu, jak inni siedzą w domach. Mam przyjaciół, mam kolegów, z którymi można porozmawiać, pożartować, pójść na Sylwestrę z nimi, można się bawić. I apeluję, żeby się, kochani rodzice, puszczali swoje dzieci do pracy, a nie siedzieli w domach. Pomagam przy kuchni, żeby to robić, żeby kontakt z ludźmi, nie siedzieć w domu. Celem warsztatu terapii zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Warsztat powstał jako kolejny etap rehabilitacji po środowiskowym domu samopomocy Misericordia. I tutaj uczestnicy mają możliwość rozwijania też swoich zainteresowań, bo oprócz rehabilitacji społecznej, gdzie uczą się nawiązywać też relacje z innymi osobami, uczą się bycia osobą asertywną, uczą się rozwiązywania różnych trudnych sytuacji, też tutaj wzmacniają swoją zaradność życiową,
ale również mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Ja w warsztacie terapii zajęciowej jestem od początku, ale wcześniej chodziłem do domu Sługi Misericordia na Bramowicką. Potem tutaj chodziłem na warsztaty 3 lata. Potem zacząłem pracować w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Głuszku. Tam przepracowałem 6 lat. I potem teraz znowu wróciłem na warsztaty terapii zajęciowych. Pracownik jestem Czyńskotorskiej u pani Izy. I bardzo się tu dobrze czuję, wśród kolegów jestem, mogę wyjść z domu, porozmawiać z ludźmi, z przyjaciółmi. Taką najważniejszą rzeczą, o której trzeba powiedzieć, to to, żeby wyjść z domu. Przede wszystkim. Czyli żeby nie pozostawać tylko w tym kręgu ja i moja rodzina, 2 osób albo 3, żeby to nie była ograniczona grupa. Tylko żeby się przełamać właśnie, żeby wyjść do innych ludzi, być z grupą, bo jest to bardzo trudne, często bardzo trudne. Więc ten pierwszy krok, mimo że się nie chce, mimo że to jest trudne, że są jakieś trudności psychiczne, które sprawiają, że bardzo trudno to zrobić, to żeby spróbować się przełamać, chociaż nawet na te kilka razy, i może wtedy człowiek zauważy, że z jakiegoś powodu warto, tak jak często mówią nasi uczestnicy, co im dało bycie w warsztacie, w czym im pomogło stowarzyszenie, co zmieniło w ich życiu. Ale to się właśnie okazuje często po tygodniach, miesiącach, latach, ale niektórzy już dochodzą do takich wniosków po kilku dniach, że czują się lepiej. A my mamy też tu takie przykłady osób, które bardzo wiele zmieniły w swoim życiu. Od tego, że były hospitalizowane kilka razy w roku, do tego, że już nie są naszymi uczestnikami i są na rynku pracy. Trening umiejętności społecznych jest dla nich przede wszystkim ważny w momencie, kiedy wychodzą z warsztatu i prowadzą swoje życie. Swoje życie, bo każdy z nich ma swoje życie, ma swoją rodzinę, ma swoje zainteresowania, pasje. I to też jest ważne, żeby poprzez ten trening umiejętności społecznych wiedzieli, że warto wyjść z domu, warto umieć załatwić własne sprawy, czy w urzędzie, czy w sklepie. I też te treningi dają też do zrozumienia i pogłębiają taką świadomość, że można, że potrafią. I to jest taka chyba największa nagroda z tej pracy, że osoby z niepełnosprawnością mają tą pewność, że umiem. Umiem i dam sobie radę w każdej sytuacji.